Leczyłem raz pacjenta, który bał się nawet przyjść na konsultację do gabinetu i pierwsze spotkanie odbyliśmy w kawiarni. Mimo, że obecnie wizyta u dentysty znacznie różni się od tego, jak wyglądała wiele lat temu, to fakty są nieubłagane. Dentysty boi się blisko 50% Polaków. Niejednokrotnie strach ten skutecznie powstrzymuje przed wizytą u stomatologa przez wiele lat, a co za tym idzie, prowadzi do poważnych problemów ze zdrowiem jamy ustnej. Obecnie dysponujemy wieloma środkami zapewniającymi pacjentom komfort wizyty. Są to znieczulenia komputerowe, zabiegi przy użyciu gazu rozweselającego, a nawet panic buttony, czyli przyciski, którymi pacjent może wyłączyć nasz sprzęt jednym kliknięciem. Czasami jednak zdarzają się pacjenci po takich traumach, że wcześniej wymienione rozwiązania nie wystarczają. Najczęściej tego typu urazy psychiczne powstają w dzieciństwie, podczas leczenia na siłę w gabinetach szkolnych. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem, aby właściwie i kompleksowo przeprowadzić leczenie, pozostaje narkoza. Narkoza, która jest często jedynym rozwiązaniem problemów z zębami u pacjentów z silną dentofobią. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Czym zatem jest narkoza i jakie ma zastosowanie podczas zabiegów stomatologicznych? Na początek podstawy, czyli czym jest narkoza. To znieczulenie ogólne, które wprowadza w stan tymczasowej, ale odwracalnej utraty świadomości i braku odczucia bólu. Wynika to z czasowego wstrzymania czynności związanych z pracą układu nerwowego. Do wprowadzenia w jej stan stosuje się specjalne leki, tak zwane anestetyki. Po ich otrzymaniu po pewnym czasie przechodzisz w stan przypominający sen, podczas którego nie odczuwa się żadnego dyskomfortu. Zasadniczo narkozę można podzielić na kilka poziomów, które różnią się stopniem uśpienia pacjenta. W stomatologii nie ma konieczności wprowadzania zaawansowanej narkozy, jak ma to miejsce np. w przypadku poważnych operacji czy skomplikowanych zabiegów medycznych. Często wystarczy jej pierwsze stadium, które najmniej obciąża organizm. To ważne, ponieważ umożliwia szybszy powrót do wykonywania codziennych czynności. Zwykle parę godzin od zabiegu nie ma już żadnych objawów. W jaki sposób musi być przygotowany gabinet, aby móc wykonywać zabiegi w narkozie? Zabiegi pod narkozą zawsze muszą być wykonywane pod opieką wykwalifikowanego zespołu anestezjologicznego, który ma za zadanie czuwać nad przebiegiem zabiegu od początku jego trwania aż do końca. To gwarantuje ich pełne bezpieczeństwo. Gabinet musi również spełniać określone wymagania. Musi być wyposażony w sprzęt do intubacji dotchawiczej i do prowadzenia wentylacji zastępczej u pacjenta. Konieczne jest źródło tlenu, mocny ssak oraz aparatura do monitorowania podstawowych parametrów życiowych. Bardzo ważne jest, aby zarówno zespół anestezjologiczny, jak i stomatologiczny posiadał doświadczenie w tego typu zabiegach. Pacjent może wtedy czuć się bezpiecznie, wiedząc, że jesteśmy przygotowani na różne sytuacje mogące wystąpić podczas zabiegu. Osobiście wykonałem już ponad 500 zabiegów w narkozie, podczas których wszczepiłem kilka tysięcy implantów. 100% pacjentów, którzy przyszli do nas z dentofobią i rozpoczęli swoją nową drogę stomatologiczną od narkozy, dziś przychodzi do nas na wizyty, leczy się przy użyciu standardowego znieczulenia i cieszy z tego, że pokonała swój paniczny strach przed dentystą. Leczenie pod narkozą najczęściej przeprowadzane jest u pacjentów z rozległymi brakami w uzębieniu, które wymagają kompleksowego leczenia. Właśnie dlatego narkoza często wykorzystywana jest podczas leczenia implantologicznego. Narkoza pozwala na wszczepienie nawet kilkunastu implantów podczas jednej wizyty, co pozwala diametralnie zmienić stan zdrowia w jamie ustnej. Taki zabieg jest bezpieczny i skuteczny, ponieważ ogranicza ilość wizyt w gabinecie, a co za tym idzie, redukuje stres i strach. Zabiegi w narkozie wykonujemy również u pacjentów z silnym odruchem wymiotnym, a także u osób, z którymi mamy utrudniony kontakt, np. wynikający z innych schorzeń zdrowotnych. Bardzo często decydujemy się również na obecność anestezjologa w przypadku pacjentów w podeszłym wieku z różnymi obciążeniami chorobowymi. Obecność anestezjologa pozwala nam wtedy na monitorowanie czynności życiowych pacjenta i znacząco zwiększa bezpieczeństwo zabiegu. Czy leczenie implantologiczne pod narkozą jest dla każdego?
Pacjenci decydują się na leczenie w narkozie z wielu powodów. Jeśli mamy do czynienia wyłącznie z dentofobią, próbujemy najpierw wykorzystać alternatywne formy znieczulenia. Jeśli jednak decydujemy się na zabieg w narkozie, musimy się do niego przygotować. Pierwszym krokiem jest zawsze konsultacja lekarska, od której zależy zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu. Lekarz bada pacjenta, zbiera dokładny wywiad, często jeśli jest to niezbędne, zleca dodatkowe badania. Tak jak w większości procedur medycznych, istnieją dwie grupy przeciwwskazań do leczenia zębów w narkozie. Pierwszą grupą są przeciwwskazania bezwzględne, które nie pozwalają na wykonanie zabiegu z użyciem tego rodzaju znieczulenia. Do tej grupy zaliczamy brak zgody lekarza anestezjologa na przeprowadzenie znieczulenia ogólnego, ostre infekcje dróg oddechowych, takie jak ostre zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli i płuc, nieustabilizowane choroby przewlekłe, takie jak choroba nadciśnieniowa, choroba niedokrwienna serca, astma oskrzelowa, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby nerek, wątroby, padaczka z częstymi napadami, choroby układu krwiotwórczego z zaburzeniami krzepnięcia, udokumentowane reakcje uczuleniowe na stosowane leki i środki medyczne używane podczas znieczulenia, wrodzone choroby metaboliczne zagrażające niewydolnością układu oddechowego lub krążenia po podaniu środków znieczulenia ogólnego. Drugą grupą są przeciwwskazania względne. Nie wykluczają one możliwości wykonania zabiegu, ale wymagają wcześniejszego przygotowania oraz szczególnego nadzoru podczas zabiegu. Do przeciwwskazań względnych można zaliczyć katar i świeżo przebytą infekcję dróg oddechowych, choroby przewlekłe, które wiążą się z koniecznością stałego przyjmowania leków, np. cukrzyca, padaczka, nadużywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych, zmiany skórne lub zakażenia skóry w okolicy miejsca, w którym ma nastąpić dożylne podanie środków znieczulających. Ciąża również jest takim przeciwwskazaniem, ponieważ badania wskazują na zwiększone ryzyko poronienia u kobiet, które poddały się narkozie. Nie ma natomiast ograniczeń do przeprowadzenia zabiegu, jeśli chodzi o wiek czy uwarunkowania fizyczne. Wykonując rozległe zabiegi chirurgiczne u pacjentów w podeszłym wieku, zawsze dbamy o to, aby zespołowi stomatologicznemu towarzyszył zespół anestezjologiczny. Jak więc krok po kroku wygląda leczenie implantologiczne pod narkozą? Po wcześniejszej konsultacji i braku przeciwwskazań do narkozy umawiamy się na zabieg. W dniu zabiegu, jeśli mamy ostateczne potwierdzenie od anestezjologa, że leczenie pod narkozą jest możliwe do wykonania, przechodzimy do działania. Pierwszym krokiem jest podanie odpowiednich leków, mających na celu wprowadzenie w stan głębokiego snu. U pacjentów z zaawansowaną dentofobią można dodatkowo zaaplikować środki premedykacyjne. To farmakologiczne uspokojenie, mające na celu przygotowanie do odpowiedniego stanu przed rozpoczęciem leczenia. Leki można podać już w poczekalni, jeszcze przed wejściem do gabinetu. Gdy pacjent jest już wprowadzony w stan narkozy, rozpoczyna się leczenie. Podczas jego trwania w gabinecie przebywa stomatolog z asystentką lub w razie konieczności z dwoma asystentkami oraz anestezjolog z asystą anestezjologiczną, czuwający nad bezpiecznym przebiegiem zabiegu. W czasie leczenia, jako lekarz, mam odpowiednie warunki do wykonywania leczenia, ponieważ jama ustna jest otwarta, a Ty oddychasz stabilnie przez nos. Zabieg w narkozie może trwać nawet kilka godzin, dzięki czemu podczas jednej wizyty możliwe jest przeprowadzenie kompleksowego leczenia. W trakcie zabiegu wszczepiania implantów pod narkozą pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu, a ja mam możliwość wprowadzenia do kilkunastu implantów oraz wykonania zabiegów dodatkowych, takich jak usunięcia pozostałych zębów, odbudowa kości czy przeszczepy dziąseł. Pacjent zostaje wybudzony z narkozy zaraz po przeprowadzeniu zabiegu. W pierwszych kilkunastu minutach po nim może występować lekka dezorientacja, która jest porównywalna do wybudzenia się z głębokiego snu. Co się dzieje w pierwszych godzinach po narkozie? Bezpośrednio po zabiegu konieczne jest pozostanie w gabinecie i obserwacja przez specjalistów aż do momentu pełnego wybudzenia. Pełne wybudzenie następuje zwykle w przeciągu kilku minut od zakończenia zabiegu. Przez 24 godziny od znieczulenia chory nie może prowadzić samochodu lub obsługiwać innych maszyn. Dlatego do domu powinien wrócić pod opieką bliskiej osoby, która zapewni mu właściwy i bezpieczny transport. Na najbliższe godziny po zabiegu nie powinno się również planować czynności wiążących się z wysiłkiem, szczególnie fizycznym, a także czynności wymagających skupienia. W dłuższej perspektywie czasu proces gojenia po leczeniu implantologicznym pod narkozą nie różni się niczym od procesu gojenia przy użyciu innych form znieczulenia. Wszczepienie implantów jest zabiegiem chirurgicznym, w związku z czym po zabiegu może pojawić się opuchlizna, a w kolejnych godzinach, kiedy narkoza już w pełni przestanie działać, może wystąpić lekki ból. Zazwyczaj można go uśmierzyć przy użyciu przepisanych środków przeciwbólowych.
Po kilku dniach opuchlizna i ewentualne bóle powinny całkowicie ustąpić. Warto jednak podkreślić, iż wielu pacjentów twierdzi, że ból nie pojawił się wcale lub był na tyle delikatny, że ostatecznie nie korzystali z przepisanych leków. W tym czasie implanty zaczynają integrować się już z tkanką w jamie ustnej. Całkowity proces gojenia trwa od 2 do 4 miesięcy. W jego trakcie pacjent korzysta z zębów tymczasowych, estetycznie bardzo zbliżonych do zaplanowanego nowego uśmiechu. Po wygojeniu się można przystąpić do zamocowania ostatecznej pracy protetycznej. Tą część również można wykonać w znieczuleniu, choć jest ona zdecydowanie mniej inwazyjna i zazwyczaj nie ma takiej konieczności. Pacjenci z dentofobią po przejściu wizyty w narkozie zwykle wkraczają na ścieżkę walki ze swoim strachem i podejmują próby siadania na fotelu dentystycznym ze spokojem i pełnym zaufaniem do swojego lekarza. Wizyty kontrolne po zakończeniu całego leczenia odbywają się już zwykle na pełnym luzie. Podsumowując, pomimo iż narkoza ma pewne przeciwwskazania, to jest dla wielu jedynym rozwiązaniem ich problemów stomatologicznych. W trakcie mojej pracy użycie narkozy pozwoliło mi na zrekonstruowanie uśmiechu u setek pacjentów, którzy z powodu strachu bez narkozy nigdy nie zdecydowaliby się na leczenie. Bieżąca liczba wykonywanych zabiegów w narkozie świadczy o tym, iż jest to rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność. Dlatego, jeśli panicznie boisz się dentysty i szukasz metody, która zapewni Ci komfort, wejdź na stronę www.implantystomatologiczne.pl i umów się na konsultację. Ocenimy, czy narkoza jest u Ciebie możliwa i konieczna oraz zaplanujemy Twoje leczenie tak, abyś mógł odzyskać piękny uśmiech oraz pewność siebie związaną z posiadaniem stabilnych i estetycznych zębów. Zapraszam! Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.